Zaczniemy od tematu gorącego, bez wątpienia, połączenie Leszno-Warszawa. Otóż, szanowni państwo, pan poseł Mariusz Witczak, poseł Platformy Obywatelskiej, był tak uprzejmy w wywiadzie dla telewizji Leszno poinformować telewidzów, mieszkańców subregionu leszczyńskiego o problemach dotyczących bezpośredniego połączenia kolejowego relacji Leszno-Warszawa. Szanowni państwo, temat kolei w naszym regionie jest dla mnie osobiście bardzo ważny, a potwierdzeniem tego będzie fakt, że jako poseł uważnie nie tylko wsłuchuję się w głos mieszkańców regionu, ale kiedy potrzeba podejmuję skuteczne w miarę interwencje. Przykładem tych moich działań, moich interwencji są między innymi kwestia zabytkowej wiaty na dworcu PKP w Lesznie, gdzie po mojej interwencji u prezesa zarządu PKP PLK, pana Marchela, otrzymałem zapewnienie, że ta wiata nie będzie zniszczona, że będzie odrestaurowana i powróci na swoje miejsce. Również wspierałem miasto Leszno w walce o dołączenie Leszno do poznańskiej kolei metropolitalnej, bo jak wiemy, ta dziwna polityka województwa wielkopolskiego polega na tym, że no tak bardzo kochają Poznań nasi adwersarze polityczni, że wszystkie pieniądze z budżetu województwa prawie że inwestują w metropolię poznańską, zapominając, że Wielkopolska to jest Leszno, to jest Gostyń, to jest Rawicz, to jest też Kalisz, czy też Ostrów Wielkopolski i inne miasta. A więc kolej metropolitalna, czy też, szanowni państwo, moje wsparcie na tyle skuteczne, jeżeli chodzi o modernizację linii kolejowej E59. Państwa jako media możecie to potwierdzić, bo pisaliście o tym, za co dziękuję, na swoich portalach, gazetach, czy też pokazywaliście państwo moje wypowiedzi w telewizji Leszno. Kamera, mikrofon nie zapomina tego, co zostało powiedziane. I to jest bardzo dobrze i to jest pewien plus. Tych spraw mógłbym wymienić znacznie więcej, ale wracając do tematu bezpośredniego połączenia Leszno-Warszawa, chciałbym zwrócić uwagę na to, że połączenie zostało zlikwidowane w 2014 roku. A więc w okresie, kiedy władzę w Polsce, w województwie sprawował rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u. Przypomnieliśmy to panu posłowi. Tak, ja wiem, czytałem i za to dziękuję. Ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pan Zbigniew Klepacki twierdził wówczas, że powodem likwidacji bezpośrednich połączeń kolejowych Express Intercity Fredro i Express Intercity Panorama, które obsługiwały relacje Wrocław-Warszawa przez Leszno i Poznań, jest uruchomienie w rozkładzie jazdy 2014-2015 pociągów kategorii premium, słynne Pendolino, przez Centralną Magistralę Kolejową i Opole. Tłumaczono to wówczas tym, że podczas podróży będzie, znaczy ten czas podróży będzie około godziny krótszy, wniesie niespełna 3 godziny i 40 minut. W związku z tym połączenia Wrocław-Leszno-Warszawa stało się nieekonomiczne i takie połączenie należy zlikwidować, co też uczyniono przy bierności polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u z naszego kręgu wyborczego. Warto również dodać, że pociągi Express Intercity są pociągami komercyjnymi i uruchamiane są na ryzyko handlowe spółki PKP Intercity, spółka akcyjna, a pociągi te nie są dotowane przez budżet państwa. Zweryfikowany został również potencjał przewozowy dla miasta Leszna i okolicznych miejscowości, dlatego utworzenie kilku połączeń kolejowych typu TLK na linii Leszno-Poznań. Życie najlepiej weryfikuje pewne rzeczy, jak się okazuje błędem w okresie rządów PO-PSL było usunięcie bezpośredniego połączenia relacji Wrocław-Leszno-Warszawa oraz to, że utworzone połączenie TLK Leszna z Poznaniem, następnie Poznań i Warszawa nie są dogodne dla mieszkańców naszego regionu, dlatego że pasażerowie mają niewiele czasu na wsiadkę z pociągu relacji Leszno-Poznań do pociągu relacji Poznań-Warszawa, a odstępy czasowe są spore między kolejnymi pociągami. W 2014 roku zlikwidowano bezpośrednie połączenie kolejowe Express Intercity Fredro i Express Intercity Panorama. Chciałbym przypomnieć, że wcześniej zlikwidowano również połączenie Express Intercity Słowacki i Express Intercity Odra. Mogę powiedzieć, że odpowiedzialność za degradację tego miasta jako byłej stolicy województwa pod względem transportu kolejowego w pełni ponosi Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wracając do osoby pana posła Mariusza Witczaka, który za państwa pośrednictwem informuje o podjęciu interwencji samego premiera Mateusza Morawieckiego, chciałbym się do tego odnieść. Nasuwa się pytanie, dlaczego tą interwencję podejmuje tuż przed wyborami, a miał przecież na to 3-4 lata. Kadencja się niedługo kończy. Wygląda na to, że te działania są zwykłą zagrywką polityczną i próbą uzyskania głosów mieszkańców subregionu leszczyńskiego. Widać, że Platforma Obywatelska rozpoczęła kampanię, bo w końcu do Leszna
zawitał poseł Witczak, który pojawia się tutaj sporadycznie, a dokładniej rzecz ujmując tylko przed wyborami. W okresie władzy PO-PSL bezpośrednie połączenie jest likwidowane potem tuż przed wyborami w 2015 roku. Platforma Obywatelska z PSL-em obiecują, że przywróci to połączenie, choć mieli świadomość, że jest duże prawdopodobieństwo, że te wybory w 2015 roku przegrają, bo nastroje polityczne im nie sprzyjały. Pan poseł zresztą wspomniał w tej konferencji prasowej swojej, że podjął działania pod koniec kadencji, natomiast my żeśmy tego tematu już nie podjęli i to jest tak de facto nasza wina, co jest po prostu ohydnym, wrednym kłamstwem. Przypomnę fakty. Otóż pan poseł Witczak w tej kadencji Sejmu złożył dwie interpelacje dotyczące połączenia Leszno-Warszawa, dokładnie w lutym 2016 i w maju 2016. Natomiast, żeby było ciekawiej, w okresie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, a więc w okresie 2011-2014, pan poseł Witczak złożył 5 interpelacji. Proszę Państwa, 4 lata kadencji Sejmu, 5 interpelacji i w tych 5 interpelacjach ani słowa nie ma o połączeniu Leszno-Warszawa. Więc to jest po prostu polityczne kłamstwo, nie tylko polityczne kłamstwo ze strony pana posła Mariusza Witczaka i powinien się z tej aktywności, w cudzysłowie oczywiście, wytłumaczyć, co robił jako poseł koalicji rządzącej w okresie 2011-2015, że składając raptem 5 interpelacji poselskich, 5, proszę państwa, to jest już kpina, 5 interpelacji poselskich, nie ma tam ani jednej, w której odniósłby się pan poseł do połączenia Leszno-Warszawa. Czy pan poseł Witczak stwierdza próbę podjętych działań, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości uruchomienie połączenia bezpośredniego Leszno-Warszawa stało się ekonomiczne i warto to połączenie odnowić? Zobaczymy. Ja w swoich interpelacjach zwracałem uwagę na to, że jest zapotrzebowanie na połączenie Leszno-Warszawa i jeżeli w chwili obecnej zarząd PKP PLK nie widzi możliwości przywrócenia tego połączenia ze względów ekonomicznych, to ja w najbliższych dniach, to jest już postanowione, zwrócę się do zarządu PKP PLK z wnioskiem, aby ponownie dokonano parametrów przeliczeniowych dotyczących zasadności przywrócenia połączenia. Będę chciał doprowadzić do spotkania prezydenta miasta Leszna, Łukasza Borowiaka, z prezesem zarządu PKP PLK, panem Marchelem, w mojej obecności, tak aby wyjaśnić sobie wszelkie wątpliwości dotyczące połączenia Leszno-Warszawa. W duchu kwestii dotyczących kolei. Otóż, proszę Państwa, powstał rządowy program Kolej Plus. Walczymy o połączenie, aby połączenie Leszno-Gostyń było reaktywowane w ramach tego programu, czyli Kolej Plus. To jest program rządowy, który ma odtworzyć i budować ważne dla lokalnych społeczności połączenia. Bez wątpienia, gdybyśmy zrobili sondaż, myślę, że ponad 70%, jak nie więcej, respondentów odpowiedziałoby tak, chcemy przywrócenia reaktywacji tego połączenia, bo ono jest potrzebne dla mieszkańców subregionu, zwłaszcza mieszkańców Leszna, powiatu leszczyńskiego i powiatu gostyńskiego. I w tym temacie też w najbliższym czasie będą podjęte działania pomiędzy marszałkiem województwa, samorządem miasta Leszna i Gostynia i polskich kolei państwowych, a jeżeli będzie taka potrzeba, również kolei metropolitalnej. Tyle, jeżeli chodzi o transport publiczny, czyli PKP PLK. Kolejna kwestia dotycząca spraw lokalnych. Na ostatniej konferencji poinformowałem Państwa, że rodzice zwrócili się z prośbą o wsparcie, o pomoc w związku z likwidacją szkoły w Starym Luboszu. Z satysfakcją mogę odnotować, że udało się tą likwidację, że tak powiem, odsunąć. Myślę, że na długie, długie lata. Szkoła podstawowa w Starym Luboszu będzie funkcjonowała zgodnie z wolą rodziców. I oczywiście tutaj pan wójt twierdził, że się z nim nie kontaktowałem. Natomiast bez wątpienia
gdyby chciano wprowadzić uchwałę o likwidacji tej szkoły z pominięciem poinformowania rodziców, związków zawodowych, to uchwała ta byłaby bez wątpienia, mówię o uchwale Rady Gminy, byłaby bez wątpienia zakwestionowana w ramach działań nadzorczych wojewody wielkopolskiego. A więc sukces wspólnych starań, wspólnych działań, ukłon grzecznościowy strony samorządu powiatu kościańskiego, że ten temat został załatwiony, mówię o wójcie bardziej niż o władzach starostwa, pozytywnie. Jeżeli chodzi o kolejne moje działania w ramach mandatu poselskiego tutaj na terenie mojego okręgu, to mamy zamek w Rydzynie, perełka zabytkowa. Udało się, szanowni państwo, wygrać batalię o dofinansowanie projektu. Chodzi o remont schodów i te pomieszczenia za tak zwaną czarną kotarą, za czarną kratą. Było 1785 wniosków, które uzyskały akceptację. Rydzyna była na 11 miejscu. Oczywiście to jest sukces dyrekcji zamku, że przygotowały dobry projekt, ale też starania moje, nie ukrywam, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego spowodowały, że zamek otrzymał w ramach tego wniosku 680 tysięcy złotych wsparcia. I dwa tematy dotyczące kwestii lokalnych. Fundacja Odzew o pomoc w uzyskaniu lokalu zastępczego dla swojej działalności. To jest spółdzielnia socjalna, prowadzi różne prace potrzebne i pożyteczne, ale też absorbuje, że tak powiem, osoby, które były bezrobotne do wykonywania pewnych funkcji. I wspólnie tutaj po mojej interwencji pana prezydenta miasta Leszna, pana Łukasza Borowiaka, udało się tej fundacji przekazać pomieszczenia po byłym areszcie śledczym i w chwili obecnej ta fundacja może wypełniać swoje zadania statutowe. Ukłon w stronę pana prezydenta miasta Leszna. Dziękuję panie prezydencie za dobrą współpracę. W ramach tych naszych starań obopólnych fundacja może dalej funkcjonować w nowym miejscu. I druga informacja dotycząca, no trochę tutaj nie ma sukcesu aż tak bardzo, proszę państwa, ale jednak podejmujemy działania wspólne również z panem prezydentem miasta, panem Łukaszem Borowiakiem, a mianowicie wniosek o ratusz, o wsparcie remontu ratusza. Zabrakło jednego punktu. Proszę państwa, jak niewiele brakuje, tak jak 0,01 sekundy gdzieś tam w biegach krótkim dystansie, czy też w skokach narciarskich, tak tutaj jeden punkt, zaledwie jeden punkt zabrakło nam, mówię nam, bo się utożsamiam z tym projektem, żeby uzyskać pieniądze na renowację tego obiektu zabytkowego. Natomiast miasto złożyło odwołanie, jestem w ścisłym kontakcie z panem prezydentem i również będę po niedzieli też prosił w ministerstwie, konkretnie panią minister Gawin, żeby rozpatrzyć pozytywnie ten wniosek, aczkolwiek ja nie chcę ingerować, bo mi nie wolno, czym tego nie czynię nigdy, ale wiadomo, że tak zwana dyplomacja parlamentarna polega na tym, że no w jakiś sposób staramy się zainteresować ministerstwo danym projektem w myśl zasady koszula bliższa ciało. No i tutaj sprawy leśne są jak niby moja koszula, czyli bardzo, bardzo bliskie. I dwie ostatnie kwestie, a później ewentualnie pytania, gdybyście państwo do mnie mieli. A mianowicie dwie firmy z Gostynia i z Leszna startowały w ogólnopolskim konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom. To jest konkurs, który organizuje Komisja Krajowa Solidarność z Głównym Inspektorem Pracy, z Radą Ochrony Pracy i po takiej dość trudnej procedurze w gronie tegorocznych laureatów, było ich 22, są dwie firmy z naszego okręgu. To jest firma Ardak Glas, spółka akcyjna w Gostyniu i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółka z OO w Lesznie. To są firmy, które zgodnie z komisją certyfikującą, ona dokonała pewnych ocen, jak przebiega przestrzeganie prawa pracy w takich zakładach, czy są zawierane układy zbiorowe pracy, czyli to, co reguluje kwestie na linii pracownik-firma i odwrotnie również. Zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony, czyli stabilność, stałość zatrudnienia, to o czym wielokrotnie nie tylko ja mówiłem, ale przede wszystkim jako jeszcze Solidarność.
ale też również uzwiązkowienie, czyli aktywność pracowników, czy są uzwiązkowieni w związkach zawodowych, oraz czy funkcjonuje Rada Pracowników w tych spółkach. No i w tych 22, a były takie tuzy jak PGE w Kielcach, Kopalnia Soli Wieliczka i inne zakłady, duże, poważne zakłady. W tych dużych, poważnych zakładach są dwie fajne, poważne firmy z Gostynia i z Leszna. Ja oczywiście wysłałem gratulacje na ręce panów prezesów i pana dyrektora. I sprawa ostatnia. Ja dzisiaj, proszę państwa, jestem w Lesznie i w Rawiczu. Mamy dzień 1 marca, a więc dzień wspomnienia o żołnierzach wyklętych. Stąd moja obecność dzisiaj w Lesznie o 12:00 składamy kwiaty. I w Rawiczu pod zakładem karnym, które było miejscem kaźni, miejscem mordowania żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Tam również dzisiaj będę obecny jako reprezentant polskiego Sejmu.